Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarskiego Bzika. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać narzędzie do wiązania haczyków. Będziemy używać wiązarki Drenana, aczkolwiek tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, jakiej jest marki to urządzenie. Tak naprawdę możemy użyć jakiejkolwiek wiązarki, ponieważ i tak, znając życie, wszystkie są produkowane w Chinach. Szczerze mówiąc, wcześniej nie skłoniłem się do zakupu tego urządzenia, aż do momentu, kiedy oglądnąłem sobie filmik kanału Jedziemy na ryby. Tam właśnie było to bardzo fajnie przedstawione i pomyślałem sobie, no dlaczego nie? Troszkę musiałem sobie poćwiczyć wcześniej, zawiązałem sobie kilka haczyków i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to bardzo przydatne urządzenie. Chciałbym Wam pokazać w dzisiejszym filmie, jak używać tej wiązarki do haczyków. Czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować oczywiście wiązarki, nożyczek, haczyka i oczywiście żyłki. Dzisiaj będziemy używać dwóch haczyków z tego względu, że pierwszy hak będzie dużo większy, bodajże jest to rozmiar 4. Specjalnie używam większego haczyka, żeby Wam pokazać. Będzie mi łatwiej zarejestrować na filmie, jak używać tej wiązarki, podczas gdy będę używał właśnie tego większego haczyka. Haczyk numer 4 i użyjemy żyłki 0,26. Oczywiście dużej żyłki, za dużej, ale znowu chciałbym Wam pokazać, jak to będzie działać, a lepiej zarejestrować taki obraz z większym haczykiem i z większą żyłką. No to bierzemy się do pracy. W pierwszej kolejności bierzemy haczyk i wkładamy go w naszą wiązarkę. Grotem do góry, dosłownie troszeczkę, żeby nam to wystawało. Żeby ten grot troszkę schować. Haczyk wsadzony, zaciskamy do pierwszej pozycji. Gotowe. Następnie bierzemy żyłkę 0,26. Należałoby tą żyłkę trzymać między kolanami lub też po prostu na niej usiąść, aczkolwiek ja w dniu dzisiejszym postawię na tej żyłce głowę. Proszę bardzo. Idealnie. No dobrze, zabieramy się dalej do pracy. Następnym krokiem będzie przełożenie żyłki przez wiązarkę. Przeplecioną żyłkę przez wiązarkę wystarczy zakręcić kilka razy, od 8 do 12 razy myślę, że będzie jak najbardziej wskazane. Oczywiście to już w zależności od Waszych upodobań. Ważne jest to, żeby ta żyłka układała się w idealny sposób. Kilka razy. Gotowe. Następnie przeplatamy tą żyłkę przez tutaj ten właśnie bolec. Ustawmy sobie żyłkę w tym momencie, aby, pamiętajcie, zawsze ona wchodziła od strony grotu. Bardzo często niektórzy zapominają, gdzie powinna wychodzić żyłka. Żyłka powinna wychodzić na tym kowadełku od strony grota. Ja się zawsze śmieję, że ten grot wskazuje nam miejsce, gdzie żyłka powinna wychodzić. Czyli powinna ona wychodzić od góry, nie od dołu. Ustawiamy sobie naszą żyłkę. Następnie przełączamy naszą wiązarkę na pozycję numer 2. Pociągamy delikatnie naszą żyłkę i zaciskamy ją bardzo delikatnie. Następnym krokiem jest przełączenie naszej wiązarki na pozycję 0, od której zaczynaliśmy. I wyciągamy nasz haczyk z wiązarki, pamiętając o tym, że ta pętelka nadal jest zahaczona o nasz bolec. Ustawiamy nasz haczyk w odpowiedniej pozycji i przed zaciągnięciem oczywiście należy namoczyć naszą żyłkę i już ten węzeł porządnie zacisnąć. I to by było na tyle. Nasz węzeł jest już zaciśnięty odpowiednio. Pozostało nam nic innego, jak wytrymować końcówkę naszej żyłki nożyczkami. Upewnijmy się, że nasz węzeł i przypon jest odpowiednio zaciśnięty, że wszystko jest ok. Wygląda na to, że tak. I zobaczcie, super jakość. Bez większego problemu, w kilka sekund. Nie ma znaczenia, czy na zewnątrz jest zimno, ciepło, wiecznie. Zawsze będziemy mogli zawiązać nasz przypon nad brzegiem wody bez większego wysiłku. Teraz sobie przejdziemy do zawiązania tego mniejszego przyponu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zamienimy sobie teraz naszą żyłeczkę na 18. Czyli w ramach utrwalenia otwieramy naszą wiązarkę. Wsadzamy haczyk. Następnie zaciskamy naszą wiązarkę do pozycji pierwszej, bardzo delikatnie. Kiedy ta wiązarka jest nowa,
musicie bardzo delikatnie przerzucać to kowadełko do tych różnych pozycji, czyli mamy 0, 1 i drugą pozycję, ponieważ jeszcze jest to niewyrobione. Myślę, że w czasie użytkowania tej wiązarki te zagłębienia już delikatnie się wyrobią i będzie łatwiej nam przerzucać z pozycji 0 na pozycję numer 1 czy też pozycję numer 2. Haczyk jest na miejscu, jak w pierwszej. Podczas pierwszego wiązania przeplatamy żyłeczkę przez wiązarkę. Ja sobie pierwszy obrót robię ręcznie i zakręcamy. Pamiętajcie o tym, żeby ta żyłka fajnie się układała po kolei. Przede wszystkim, żeby każdy obrót był odpowiednio ułożony. Chodzi nam o to, aby ta żyłka nie ustawiała się do przodu, do tyłu, do przodu, aby każdy obrót był idealnie ustawiony. To jest chyba najważniejsze. Aby ten węzeł miał swoją skuteczność i swoją moc, zdecydowanie musimy to robić w odpowiedni sposób. Mamy obroty zrobione. Następnie przeplatamy przez nasz bolec, przerzucamy do pozycji drugiej i zaciągamy delikatnie, pociągając za końcówkę żyłki. Następnie odbezpieczamy wiązarkę do pozycji 0, wyciągamy haczyk lub też pociągamy naszą wiązarkę aż do momentu, kiedy ta pętelka się rozluźni i końcówka tej żyłki przejdzie do samego końca. No i jak w pierwszym przypadku, pozostaje nam nic innego jak troszkę oślinić naszą żyłkę. Proszę bardzo. I zaciągamy nasz przypon, nasz węzeł. Pamiętając o tym, że żyłka powinna wychodzić na kowadełku od strony grota, a nie pod spodem. Trymujemy. I nasz haczyk jest gotowy do użytku. Super sprawa. Szybko, bezproblemowo i zawsze węzeł będzie zawiązany z odpowiednią dokładnością i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi nam tutaj o to, aby zrobić to szybciej czy też wolniej nad wodą, ale chodzi nam o to, aby podczas używania tej wiązarki nasz węzeł był zawsze zawiązany w odpowiedni sposób. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Wam zrozumieć, jak używać tej wiązarki, a przede wszystkim mam nadzieję, że przekonał Was do tego, aby sobie sprawić coś takiego. Zdecydowanie polecam. Myślę, że ja spóźniłem się z tym urządzeniem dobrych kilka lat, ale lepiej później niż wcale. Jeszcze raz podziękowania dla kanału Jedziemy na Ryby za przekonanie mnie do tego, aby tą wiązarkę zakupić. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Wędkarskiego Bzika.